Radio Super FM i Pogoń Sportnet.pl z dumą zapraszają na program Pogoń FM w drodze do Europy. W każdy wtorek po 19 na antenie Radia Super FM. Ciekawi goście, wspomnienia i analizy. Zapraszają Daniel Trzepacz i Sebastian Roszkowski. Dobry wieczór. Wtorek, godzina 19, a w zasadzie kilka minut po. Zaczynamy kolejną już audycję Pogoń FM w drodze do Europy na antenie Radia Super FM. Porozmawiamy dzisiaj na początek o meczu Pogoni Szczecin z Lechem Poznań. Niestety, po tym spotkaniu nastroje nie najlepsze. Portowcy ulegli kolejarzowi na własnym boisku 0-1. Porozmawiamy dzisiaj o tym w trochę zmienionym składzie. Wita się z Wami Daniel Trzepacz, a moim gościem w studiu jest dzisiaj Dawid Stylnicki. Dobry wieczór. Dawid, Pogoń, Lech 0-1, duże rozczarowanie, bo ten mecz tak naprawdę pokazał dużo naszych braków, że jednak no nie jesteśmy jeszcze chyba gotowi na to, żeby być takim faworytem do gry o mistrzostwo. Zdecydowanie tak. W ogóle uważam, że te ostatnie mecze trochę zakrzywiły jakby obraz, zwłaszcza jeśli chodzi o grę do przodu, ponieważ no, my w poprzednich meczach nie strzelaliśmy dużo gry, nawet kiedy mieliśmy tę serię 6 zwycięstw z rzędu, to ta liczba goli nie była jakaś porywająca, ta gra do przodu też trochę kulała, ale to zasłonialiśmy jeszcze dobrą defensywą, bo wtedy bardzo dobrze broniliśmy, straciliśmy bardzo mało goli. A teraz, no, kiedy defensywa się trochę posypała, chociażby to było widać ze Śląskiem, kiedy dostaliśmy do totalnego blackoutu, tam na kilkanaście sekund i wtedy straciliśmy dwa gole, to wtedy nie byliśmy w stanie tego nadrobić ofensywą. I niby Sir Alex Ferguson mówił, że można defensywą wygrywać mistrzostwa, a ofensywą tylko mecze, ale nawet najlepsza defensywa wsparta przez bardzo słabą ofensywę, bo o takim musimy mówić w Pogoni, no mistrzostwa nie jest w stanie zdobyć, bo czasem defensywa się posypie, no a wtedy jak się defensywa sypie, to trzeba to nadrobić ofensywą, a nie nadrobimy tego strzelając 0 bramek albo 1, tylko w 5 meczach w ogóle strzeliśmy więcej niż 1 bramka. Mamy już 20 kolejek za sobą. To jest naprawdę bardzo słaby wynik. Robi się tak naprawdę bardzo ciepło. Komentarze kibiców po meczu no były jednoznaczne. Jest bardzo duże niezadowolenie. Wszyscy oczekują od Pogoni lepszej gry, bardziej skutecznej. Co ty zrobiłbyś przed kolejnym meczem z Jagiellonią, gdybyś mógł podzielić się w rolę trenera, żeby ten trend odwrócić? No właśnie, w ogóle te decyzje trenera Runiajcia są bardzo dziwne dla osoby, która nie jest blisko tego. Ponieważ Kacper Smoliński na przykład się zagrał świetnie z Wisłą Kraków. On był moim zdaniem wtedy najlepszy na boisku i w kolejnych meczach już chodzi z ławki. W kolejnych meczach jest posadzony. Tak samo Mariusz Fornalczyk dał taki impuls wtedy. Pokazał się bardzo fajnie, okej, był trochę niedokładny, ale dał kilka zrywów, które pozwalały myśleć, że w następnych meczach będzie lepiej, że w następnych meczach da jeszcze więcej jakości. I on ze Śląskiem zagrał 6 minut, a z Lechem chyba nawet na ławce nie był, jeśli dobrze pamiętam. I to są takie decyzje trochę niezrozumiałe. Tak samo jak chociażby trzymanie Michała Kucharczyka, który ewidentnie widać, że jest bez formy. W ogóle bardzo niedokładny, bardzo irytujący. A mimo wszystko on trzyma te miejsce na boisku i to są takie rzeczy, które trudno zrozumieć tak naprawdę. Czyli na jakie zmiany w składzie, bo myślę, że tutaj w tym momencie możemy rozmawiać tylko o zmianach w składzie. Na jakie ty byś się zdecydował przed tym meczem z Jagiellonią? No na pewno bym odstawił Michała Kucharczyka, to jest taka pierwsza rzecz, od której bym zaczął. Myślę, że też powinniśmy postawić od pierwszej minuty na Aleksandra Gorgona, ponieważ to jest jednak taki zawodnik, który daje najwięcej konkretów nam. Okej, on te ostatnie mecze też jest trochę pod formą, ale cała drużyna jest pod formą, więc aż tak krytyczny wobec niego bym nie był, zwłaszcza, że no tak jak wcześniej mówiłem, on daje najwięcej konkretów i to jest taki zawodnik, na którego można liczyć w trudnych momentach. On to chociażby pokazał w meczu z Wisłą, kiedy też dał taki impuls strzelając bramkę w 49 minucie, jeśli dobrze pamiętam. I on dał taką nadzieję. Wtedy gra Pogoni znacznie się poprawiła po tym golu. I potrzebujemy takich zawodników, którzy jednym zagraniem potrafią mieć losy całego meczu. Muszę zapytać cię o Lukę Zachowicza. To twoim zdaniem rozczarowanie, czy za wcześnie, aby o tym mówić? Bo on miał dobre mecze. Strzelił też dwie bramki, zaliczył dwie asysty. Wiosna jednak na ten moment nie układa się dla niego najlepiej. I czy tutaj potrzeba mu odpoczynku, a może zmiany systemu gry pod niego? Bo no, ciężko mi wytłumaczyć sobie, dlaczego najlepszy strzelec Ligi Słoweńskiej, która nie jest wcale słaba, jego poprzedni klub grywał w europejskich pucharach, tam też notował gole, asysty, w Pogoni nie potrafi się odnaleźć. No zdecydowanie trudno mi określić w ogóle Lukę Zachowicza, ponieważ widać, że to jest duża jakość piłkarska w ogóle w jego poruszaniu się po boisku, w tym jak tworzy przestrzeń kolegom zespołu, w tym jak dynamiczny jest, to jest duży upgrade w porównaniu do chociażby Michali Samaniasa, o którym no chyba nie chcemy już mówić w Szczecinie. I to jest taki zawodnik, po którym widać, że on ma umiejętności, ale on się ewidentnie zaciął. On nie potrafi wykorzystywać najprostszych sytuacji i to jest właśnie dziwne, ponieważ kiedy on przychodził z Ligi Słoweńskiej, to my myśleliśmy, że to będzie taki zawodnik, który będzie gwarantem określonej liczby goli. A on ma dwa gole, tak? Jeśli tak, dwa gole.
dwa gole przez całe rozgrywki. I to naprawdę wygląda bardzo dziwnie, ale właśnie liczę, że przyjście Rafała Kurzawy go trochę odblokuje, bo Rafał Kurzawa w Górniku, to pamiętam, że to był taki zawodnik, który jednak potrafił swoją grą sprawić, że koledzy wokół niego są lepsi, że po prostu byli bardziej skuteczni, bardziej bramkostrzelni. On przede wszystkim świetnie bije stałe fragmenty gry i w ogóle Kurzawa to jest taki trochę zawodnik może niepasujący do systemu Pogoni, to nie jest taki typowy skrzydłowy pod kostę Runiajcia, ale może w klubie tak doszli do takiego wniosku, że jednak kogoś takiego potrzebujemy, że nawet jeśli on nie pasuje do systemu, to wokół niego gracze będą rośli i może to jest właśnie kluczem do odblokowania Zachowicia. No właśnie, Rafał Kurzawa zaliczył swój debiut w meczu z Lechem, 25 minut na boisku, a tak naprawdę zrobił sporo wiatru. Dwa razy próbował obsłużyć gdzieś tam kolegów, najbliżej Luka Zachowicz, jednak ta piłka trochę za plecy. No ja tutaj Lukę rozgrzeszam, bo ciężko z tej pozycji byłoby oddać dobry strzał na bramkę. Przepraszam, że ci przerywam, ale też tam Luka w ogóle źle nabiegł na tą piłkę. On tam strasznie wcześnie wbiegł, kiedy jeszcze Kurzawa w ogóle się załapał z obrońcą Lecha, to on właśnie tak, widać było, że strasznie szybko nabiegł na tę piłkę i on sam sobie zepsuł tę sytuację. Czyli jednak błąd Zachowicza twoim zdaniem, okej. Okay. Ale wróćmy do Rafała Kurzawy. Powiedziałeś, że to może być piłkarz, który odmieni losy ofensywy Pogoni, pomoże ją rozruszać. Dał taki impuls w tym meczu z Lechem. Postawiłbyś na niego już od pierwszej minuty w Białymstoku w piątek? Szczerze nie wiem, jak on wygląda fizycznie, bo to myślę, że jest najważniejsze teraz u trenera Lunienicia. On zawsze tak dosyć powoli wprowadza jednak tych piłkarzy. To było widać chociażby nawet po Pawle Cibickim, który przyszedł nieprzygotowany i nawet kiedy on wtedy dobrze wyglądał na początku, to też dopiero po kilku meczach skoczył do pierwszego składu. Ale myślę, że samą jakością to on pokazał, że da nam bardzo dużo. Odpuśćmy na ten moment wątek Lecha Poznań. Wrócimy do niego w momencie, gdy będziemy rozmawiać z naszym gościem, którym, no myślę, że możemy już to dziś zdradzić, kto nim będzie? Aleksander Gorgon. Dokładnie tak, Aleksander Gorgon, który w meczu z Lechem pojawił się na placu gry jako rezerwowy. Na pewno też liczy na więcej. Będziemy o tym rozmawiać z Aleksandrem. Na ten moment pierwsza część naszej audycji za nami. Ja tylko pozwolę sobie zdradzić, że warto z nami zostać, bo będziemy mieli dzisiaj naprawdę bardzo ciekawy konkurs z wyjątkową nagrodą, bo będzie to koszulka Pogoni Szczecin z trzeciego kompletu, czyli granatowo-bordowa koszulka z gryfem. Będzie można ją u nas dzisiaj wygrać w konkursie. Dawid, chciałbyś mieć taką koszulkę w swojej garderobie? No pewnie, że tak. Ale nie będziesz jej miał, bo będzie to konkurs przeznaczony dla kibiców. Także zachęcam do tego, aby zostać z nami, bo o szczegółach powiemy trochę później. Super piłkarz meczu. Super piłkarz meczu. Trudno takim mianem nazwać jednego z zawodników po takim spotkaniu, jakie mieliśmy okazję oglądać w niedzielę, no bo nie był to dobry mecz w wykonaniu Pogoni, no nie zakończył się dobrym wynikiem. Ma to też odzwierciedlenie w notach, jakie piłkarze otrzymali od czytelników portalu Pogoń.net po tym spotkaniu. Zebraliśmy łącznie aż 5431 ankiet. I ich efekt jest następujący. Dawid, będę mówił od miejsca piątego aż do miejsca pierwszego, a następnie poproszę cię o skomentowanie tych wyników, czy się z nimi zgadzasz, czy też nie. Jeśli chodzi o miejsce piąte, przypadło ono w udziale Damianowi Dąbrowskiemu. Nota 4,52. Miejsce czwarte Dante Stipica 4,54. Miejsce trzecie Benedikt Cech 4,63. Miejsce drugie Jakub Bartkowski 4,64. A super piłkarzem meczu czytelnicy portalu Pogoń.net, słuchacze Radia Super FM, bo też na pewno tacy w tym gronie są, został Rafał Kurzawa, rezerwowy, z notą 6,38. Co ważne, to jedyny piłkarz, który zanotował notę wyższą niż 5,00, którą uznajemy jako taką wyjściową dla zawodnika, więc widać tutaj dużą złość kibiców po tym spotkaniu. I Dawid, do ciebie pytanie, czy te wyniki są miarodajne, czy może coś by zmienił w tej czołówce? No, myślę, że czołówka tutaj jak najbardziej, zwłaszcza tutaj widać dużą przewagę Kurzawy nad resztą stawki i myślę, że też słusznie, bo naprawdę Rafał był jednym z nielicznych takich zawodników, którzy dali taki impuls, dali coś pozytywnego i stworzyli takie groźne sytuacje, bo chociaż to właśnie po jego akcji tą setkę miał Luka Zachowicz, on oddał też groźny strzał od chwilę po tym, jak wszedł na bramkę Mikiego Van der Harta i było widać, że on po prostu dał dużo dobrego tym meczu, ale też bym nieco wyżej chyba jednak ocenił Jakuba Bartkowskiego, bo on podobnie dał dużo konkretów. Najlepiej wyglądał w grze do przodu i myślę, że te 4,64 to jest jednak trochę za niska ocena dla niego. Rafał Kurzawa, debiut w Pogoni w meczu z Lechem. Pierwszy tytuł super piłkarza meczu. Trochę na osłodę, bo myślę, że wolałby jednak zakończyć ten mecz z uśmiechem na twarzy po zdobyciu przez drużynę 3 punktów. Wyszło jak wyszło, musi zadowolić się uznaniem w oczach kibiców, a my wracamy do was już za chwilę.
Pogoń FM w drodze do Europy. Czy mnie jeszcze pamiętasz? Naszym gościem w audycji Pogoń FM w drodze do Europy jest dzisiaj piłkarz, którego nikomu przypominać i przedstawiać specjalnie nie trzeba. Jeden z najbardziej wybitnych piłkarzy w historii Pogoni Szczecin, pochodzących spoza Polski, Edi Andradina. Dobry wieczór, Edi. Dobry wieczór. Edi, dzwonimy do ciebie do Piły. Powiedz nam w skrócie, co ty w tej Pile robisz? Przede wszystkim mieszkam tutaj, mam tu dom. Z żoną jestem cały czas. W tej chwili dla mnie jest bardzo ważne mieszkać u siebie. Kiedyś tak nie miałem i zawsze byłem na walizka tu i tam. A przede wszystkim to jest najważniejsze dla mnie. I przy okazji, ostatni tydzień mam tutaj trochę obowiązku, bo pomagam klubie, który dopiero się zaczyna, piłka nożna tutaj, się nazywa KP Piła. I jestem tutaj na zarządzie i pomagam na ile się da rozwoju tego klubu. No właśnie, KP Piła to taki projekt, który wystartował jakiś czas temu w Pile. Powiedz mi, w co mierzycie? Gdzie chcecie być z tym klubem za jakiś czas? Wiesz, taki naprawdę to jest dopiero wszystko na początek, bo my jesteśmy już naprawdę, wiesz, jesteśmy w tej razy gramy A-klas, jeżeli chodzi o senior, a prawdopodobnie będziemy awansować do okręgówka i wtedy się zaczyna troszeczkę bardziej poważnie to się robić. I mamy przede wszystkim bardzo dobra akademia, mam tutaj ponad 300 dzieciaki, którzy już grają u nas, którzy trenują co dzień, możemy tak powiedzieć. Te warunki do treningu staram się otwierać każdy raz, że to były lepsze warunki, że te dzieciaki mogą po prostu mieć możliwość się rozwijać. Tutaj są nie tylko ja, ale jest prezesa Przemek. Jest bardzo poważny człowiek, jest Mariusz, drugi dyrektor, który też się stara bardzo i kilka zdolnych trenerów mam tutaj. No i w tej chwili powiem tak, że jesteśmy na dobrym kierunku. Edi, zapewne żyjesz Pogonią, śledzisz to, co się dzieje w Szczecinie. Ta pozycja wyjściowa na wiosnę była bardzo dobra. Czasami też można spotkać się na trybunach, jak Pogoń gdzieś tam wita w te rejony Wielkopolski. Powiedz mi, no teraz taki kryzys, 3 mecze przegrane. Twoim zdaniem ten zespół podniesie się i wyjdzie z tego kryzysu? Wiesz, na pewno. Wiesz, ja oglądałem mecz i starałem się analizować trochę taki, nie tak jak u kibice, mimo wszystko jest mi bardzo ciężko, bo jestem bardziej kibicem niż zawodowy, jeżeli chodzi o Pogoń Szczecin, jak jestem w domu i oglądam mecz na żywo. Ale wczoraj starałem się obserwować to i stwierdziłem, że to, co się dzieje na boisku, to nie ma nic inaczej niż się działo wcześniej. Po prostu zasada, systema gry to jest taki sam i bardzo dobry według mnie. To, co Kosta robi, to jest bardzo dobra praca. A problem jest taka, kryzys, faktycznie mam kryzys, jeżeli chodzi o wykonawców, bo chłopaki przestali to wykonać łatwiej rzeczy, które się wydawało łatwiej na początek. A teraz jest trochę mała kryzys na to i nie potrafimy to wykonać, to co było łatwiej nam na początek. Czyli podjęcie decyzji i teraz jesteśmy troszeczkę taki, uważam, że mamy troszeczkę za dużo cierpliwości, w sensie na błysku. I czasami przychodzi taki kryzys, taki moment, no to powinniśmy być trochę bardziej agresywni. Przykład to, co Frączaki przychodził na 10 minut. I ta agresja się było widać, nie? I to są takie momenty, które są bardzo ważne. Nie tylko grać piłka, ładnie, pięknie, ale też potrafić dać tam tego serca i walka, bo czasami są potrzebne też. Ty masz takie doświadczenie już trenerskie. Co byś zrobił na miejscu trenera Kosteruniajcia przed kolejnym meczem? Tutaj potrzebne są zmiany personalne, może gdzieś podbudowanie tych piłkarzy, którzy do tej pory grali, czy może w ogóle zmiana systemu gry, próba znalezienia czegoś nowego? Wiesz, nie chciałem taki sposób ocenić, ponieważ nie jestem na co dzień. Ja nie boję się mówić o piłkarzu. Gdybym był na treningu na co dzień, to byłem w stanie powiedzieć ci, czy zmienił coś, czy nie zmienił coś, nie? Bo my oglądamy tylko mecz, a nie wiem, dlaczego jest taka 11, a nie inna. I ten, który pracuje na co dzień, ludzie, którzy pracują na co dzień, sztab szkoleniowy, wiedzą, kto, co, jak wyglądają na co dzień. Na pewno
jakaś zmiana musi być i to jest naturalne, jeżeli jedna, dwie zmiany się pojawiają, nie, niekoniecznie musi być system, ale przede wszystkim trochę zmiana, trochę nadziei, że ktoś nowego przychodzi i może dać ten impuls, który tej chwili brakuje. Uważam przede wszystkim, że mamy naprawdę bardzo dobry jakościowy piłkarz, którzy grają, którzy czasami nie grają. I to kwestia tylko, wiesz, dostać szansy, mi się wydaje, albo nawet bez żadnej zmiany, tej samej ludzi też uważam, że jest w stanie tej chwili odwrócić tę sytuację. My jesteśmy na drugim miejscu, mimo wszystko jesteśmy na drugim miejscu, ta różnica punktów teraz jest trochę większa, czyli 7 punktów. I to nie jest do końca, możemy traktować to tak jak ogromna porażka. Przede wszystkim jesteś w drugim miejscu, wiadomo, że chcemy być pierwszy, oczywiście, ale przychodził kryzys, a z tego kryzys już 3 mecze pod rzędem nie możemy się podnosić, ale może ten kryzys też trafić zaraz Legia, czy Częstochowa, czy inni kluby. To mi się wydaje, że 7 meczów do końca jest, czy 8? 10, dokładnie 10. 10, tak, to się przepraszam, 10 meczów do końca, to dużo już mogę się stać tam. Fakt, że to dużo, ale jestem z dobrej nadziei, naprawdę wierzę, że ta drużyna zaczyna zaraz funkcjonować i znowu tak jak powinno. Edi, ty do Pogoni trafiłeś 2 razy. Pierwszy raz to był twój pierwszy kontakt z Polską, a później przyszedłeś pomóc odbudować Pogoń. Które przyjście do Pogoni lepiej wspominasz? No, ciężko powiedzieć, wiadomo, lepiej, nie? Lepiej czy gorzej, ponieważ ta pierwszy moment to był poznawany Pogoń, kibica. Ja wiem, że kibice mieli do mnie troszeczkę nastawienie, może nie do końca pozytywnym, bo ja przyjechałem niestety z kontuzji, ale ptaki i wszyscy ludzie, którzy mi zatrudnili, widzieli o tym. I nawet tak chcieli mi tutaj, ale kibice nie do końca. To był taki okres, który kibice Pogoń Szczecin byli bardzo, bardzo wymagający kibice. To była taka prawdziwa wymagania ogromna to wszystkiego był. I pamiętam, że to był taki trudny moment, ale pamiętam też, że to był bardzo duża satysfakcja, ponieważ jak zaczynałem grać, zaczynałem pokazać swoje umiejętności, to od razu oni mnie akceptowali od razu i się stał tak, jak się stał. A chociaż ten drugi raz to był realizacja tutaj moje marzenia osobiste, ponieważ to ten spadł z ligi z Pogoń Szczecin, to dla mnie to była ogromna porażka. I ten drugi raz, jak przyjechałem do Szczecin, to miałem możliwość rywalizować, tak się mówi, rywalizować, tak. Tak, nie? Że pokazać, że jestem w stanie pomagać tego klubu wrócić do ekstraklasy, bo potraktował to jako porażka życiowa, jeżeli Pogoń spadł z ligi, ja tam był. Rozumiem. Edi, na koniec powiedz mi, czy mecz z Jagiellonią to już będzie ten mecz, twoim zdaniem, w którym Pogoń złapie ten lepszy rytm i zapunktuje w końcu? Powiem tak, Białystoki zawsze są taki bardzo trudny mecz do grania, ale Mimo tej trzy porażki Pogoń, według moja ocena, oczywiście, że jakbym miał tu ocenić jako kibica, który jestem, na pewno to może bardziej surowo to traktował. Ja to oczywiście że w tej chwili rozumiem, że kibica mogą surowo to traktować. A jak ja analizuję tego fachowcy z doświadczenia, osoby, która grała tyle lat piłkę, to ja powiem tak, że nie jesteś aż tak daleko. To nie jest tak, że jest kompletna porażka, że jesteśmy bez nadziei. Jesteśmy bardzo blisko, brakuje czegoś małego. I ja wierzę, że jak najbliżej mieć, to Pogoń będzie w stanie to poprawić i wrócić do drogi, która nie powinna uciekać. No. Edi Andradina, jeden z najwybitniejszych obcokrajowców w historii Pogoni Szczecin. Numer 5, zastrzeżony w całej historii Pogoni właśnie dla Ediego. Edi, bardzo dziękujemy ci za poświęcony czas dla naszej audycji i mam nadzieję, że Pogoń poprawi zarówno
nam, jak i tobie humor już w najbliższy piątek w meczu z Jagiellonią Białystok. Tak jest, będziemy kibicować. Pozdrawiam. Super. Bardzo dziękujemy, Edi. Pozdrawiamy, do usłyszenia. Gość w audycji Pogoń FM w drodze do Europy. A gościem w audycji Pogoń FM w drodze do Europy jest z nami dzisiaj Aleksander Gorgon. Dobry wieczór, Aleks. Dobry wieczór. Aleks, nie mogę rozpocząć inaczej tej rozmowy niż pytając o waszą dyspozycję w ostatnim czasie. 3 mecze, 0 punktów, tylko 2 strzelone bramki. Gdzie szukać poprawy w najbliższych meczach, Aleks? No, jakby to było takie łatwe, to by się odpowiedziało, po prostu trzeba znowu zacząć strzelać bramki, prawda? Ale czasami w sporcie, albo właśnie szczególnie też w piłce, nie wiadomo skąd taka słaba pasa się bierze. Myślę, że przynajmniej na tych 2 przegranych meczach, jak z Wisłą albo ze Śląskiem, myślę, że nasza gra nie wyglądała źle. Myślę, że po prostu nie strzeliliśmy w odpowiednich sytuacjach bramki, a niestety teraz mamy taką fazę, gdzie po prostu tracimy bramki po prostu albo za łatwo, albo po indywidualnych błędach. Teraz powracając może do meczu z Lechem, na pewno nie był to jeden z naszych najlepszych meczów, ale mimo tego bym powiedział, że to nie był mecz do przegrania. Dostaliśmy bramkę po stałym fragmencie, w których w sumie stałe fragmenty były do teraz na pewno naszą mocą, więc w sumie no w złej dyspozycji nie jesteśmy. Naturalnie nie wpływają te 3 porażki optymalnie na taką pewność siebie, ale teraz znowu pełen optymizmu będziemy próbować wyciągnąć jak najwięcej z Jagiellonią. A w ogóle jak trudno jest się pozbierać strony mentalnej po takiej serii? Doświadczenie jakoś tobie pozwala tak łatwiej znosić takie okresy, czy wciąż to od tobie tkwi po prostu? A no ja bym powiedział, że jak się jest sportowcem, to każda porażka boli i myślę, że zawsze potrzebny jest taki jeden dzień, żeby trochę wszystko zanalizować dobrze, wyciągnąć wnioski. Ale potem tak na dobrą sprawę, no to nie ma czasu w ogóle, żeby żałować o czymś, co już było, tylko trzeba znowu patrzeć do przodu i się przygotować na następny mecz jak najlepiej. A jak wygląda atmosfera w waszej szatni w tej chwili? Trener Kostaruniajcz raczej stara się analitycznie podejść do sprawy i spokojnie analizować z wami bieżącą sytuację, czy zdarzają się też takie suszarki? No to myślę, jest to oczywiste, że teraz za dużo znowuż też nie mogę zdradzić, co się w szatni dzieje, bo to jednak jest mimo tego coś wewnętrznego, coś między nami, między drużyną i sztabem, ale po prostu normalnie są po prostu po każdym meczu analizy, widzimy jakie błędy popełniamy, co można polepszyć i myślę, że mimo tego tam trener jest w stanie też w dobrych momentach zrobić dobrą analizę i po prostu 1-2 dni jest analiza o meczu i potem tak na dobrą sprawę, no to znowu jest przygotowanie na następny mecz po prostu. Zagracie teraz z Jagiellonią Białystok, która też ma taki trudny moment. Dopadł ich COVID, słabo punktują. Ciężej gra się z takimi zespołami, które też muszą zdobyć punkty, żeby odskoczyć w tabeli, czy lepiej byłoby pojechać do kogoś mocnego, kto akurat jest w danym momencie w dobrej formie? Jak ty to widzisz z twojej perspektywy? Dobre pytanie. No trzeba powiedzieć, że jak się spotkają dwie drużyny, które od dłuższego czasu już nie były w stanie zdobyć 3 punktów, no to na pewno będzie to wielka walka. Każda drużyna będzie próbować po prostu wyjść z tego dołku. Szczerze mówiąc, nie wiem, co by było lepiej. Ja myślę, że teraz nie możemy się kierować żadnym przeciwnikiem, tylko naprawdę musimy patrzeć na siebie. Szczerze mówiąc, patrzymy na siebie i w sumie my teraz 3 punkty naprawdę byśmy bardzo potrzebowali. Aleksander Gorgoń, piłkarz Pogoni Szczecin, jest naszym gościem w audycji Pogoń FM w drodze do Europy. Za chwilę wracamy z drugą częścią naszej rozmowy. Pogoń FM. W drodze do Europy. W radiu Super FM. Super FM. Zapraszamy Was na kolejną część Pogoń FM w drodze do Europy i naszym gościem wciąż jest Aleksander Gorgon, pomocnik Dumy Pomorza. Odchodząc od obecnej formy Pogoni, co najbardziej Ciebie zaskoczyło po przyjeździe do Ekstraklasy? Co mnie najbardziej zaskoczyło? W sumie dużo czytałem, dużo słyszałem też tam tyle, co mogłem też zobaczyć w telewizji, to też widziałem, ale
Bardzo, bardzo pozytywnie jestem zaskoczony naturalnie całą infrastrukturą dotycząc stadionów w Ekstraklasie. Myślę, że jest to naprawdę fajna sprawa, jakie stadiony powstały z powodu Euro wtedy w Polsce. I my jako piłkarze naturalnie się na takich stadionach, na takich murawach no najlepiej czujemy. I to jest w sumie, można powiedzieć, to teraz dla mnie osobiście taka najciekawsza liga. Wiele razy już zadawano ci to pytanie, ale Szczecin to tak naprawdę najbardziej wysunięty na północ i na zachód kierunek w Polsce. Dlaczego padła akurat na Szczecin? Dlaczego zdecydowałeś się na Pogoń? To wszystko tak wyszło, że ja w sumie podpisałem długoroczny kontrakt w Rijece w Chorwacji, ale tak jak czasami to bywa, sprawy się mogą przez noc zmienić. Przyszedł tam nowy trener, który na mnie już tak za bardzo nie stawiał. No i miałem taką jedną umowę z klubem, z dyrektorem sportowym, że wtedy jak właśnie podpisałem ten nowy kontrakt, no to tam akurat też wybuchła ta pandemia, trzeba było też troszkę zrezygnować z pieniążków, więc był taki dodatkowy gentleman's agreement, że jakby co do czego doszło, no to możemy bez problemu rozwiązać kontrakt. No i właśnie była taka sytuacja, że nie czułem się już zbyt potrzebny, trener na mnie nie stawiał, w sumie przez to też klub zbyt dużo ze mnie nie miał, no i to była taka win-win sytuacja. Klub mógł rozwiązać kontrakt, postawić na kogoś innego, a ja jeszcze się na tyle dobrze czułem, na tyle na siłach, że po prostu chciałem jeszcze dostać moje minuty, chciałem więcej grać. No i w tym momencie właśnie pojawiła się oferta Pogoni. No i naturalnie przez to też, że jest to kraj, w którym moi rodzice są urodzeni, gdzie są moje korzenia, no to stało się to dla mnie bardzo, bardzo atrakcyjną opcją. Mhm. Powiedziałeś o nowym trenerze w Rijece. On nie tak dawno stracił pracę. Pojawiła się gdzieś tam jakaś taka mała satysfakcja, że tak się wydarzyło, czy jednak nie żyjesz w ogóle już kompletnie tym tematem, żyjesz tylko Pogonią? Nie, w żadnym wypadku żadna satysfakcja nie była. Myślę, że to po prostu w piłce nożnej to jest częścią biznesu. Myślę, że nie każdy może z każdym. Teraz los właśnie tak zadecydował, że teraz nastąpiła zmiana trenera w Rijece, ale nadal klubowi kibicuje. Niech odnosi dalej jakieś tam sukcesy. Więc śledzę dalej, co tam Rijeka porabia. Aleks, a tak zmieniając lekko temat, od pewnego czasu grasz w środku pola i w ogóle sam otwarcie mówisz, że właśnie bardziej odpowiada tobie ta pozycja niż granie na skrzydle. I w którym momencie tak poczułeś, że to właśnie w środku się lepiej czujesz i czy sam naciskałeś na taką zmianę, czy to wyszło naturalnie jednak? Ja się tak ogólnie zawsze bardziej na środku pola czułem lepiej, ale przez moją całą karierę byłem wystawiany jako albo lewy, albo prawy skrzydłowiec, więc jakoś się też pogodziłem z tą pozycją, ale naturalnie też z wiekiem było to trochę odczuwalne, że oprócz tego, że nigdy nie miałem teraz jakiejś strasznej szybkości, dynamiki, no to sobie jakoś radziłem, no ale naturalnie z wiekiem to może jednak trochę więcej traci się tej szybkości, dynamiki. I wtedy się właśnie takie opcje bardziej pojawiają, żeby zagrać na środku, gdzie może jest troszkę inna wymagana intensywność albo inne biegi w meczu, więc wydaje mi się, że sobie teraz trochę lepiej na środku po prostu radzę. Tym optymistycznym akcentem kończymy drugą część naszej rozmowy z Aleksandrem Gorkonem. Za chwilę wrócimy do kolejnych pytań i odpowiedzi środkowego pomocnika Pogoni Szczecin. Pogoń FM. W drodze do Europy w radiu Super FM. Super FM. Witamy ponownie w audycji Pogoń FM w drodze do Europy. Naszym dzisiejszym gościem jest Aleksander Gorkon. Aleks, powiedz,
wracając do czasów twojej gry w Austrii Wiedeń, miałeś okazję pracować z Peterem Strogerem, który długo trenował FC Köln i swego czasu był nawet przez kilka miesięcy trenerem Borussii Dortmund. Widziałeś u niego od razu, że to materiał na świetnego szkoleniowca? No myślę, że szczególnie po tym jednym sezonie, gdzie zdobyliśmy mistrzostwo z nim, było też wiadome, że zwrócił na siebie uwagę też. Myślę, że wtedy właśnie był to oczywisty krok, że on odejdzie od nas, że znajdzie coś nowego, bo jednak była to taka mała sensacja, że w erze Red Bull Salzburg zajęliśmy pierwsze miejsce w tabeli i w sumie jak poszedł do FC Köln, to też wszyscy my zawodnicy byliśmy bardzo ciekawi, jak sobie tam da radę, no ale tam mu też poszło ekstra. No i potem jeszcze miał też naturalnie bardzo ciekawą stację w Dortmundzie. Ale nie no, widać było to też odczuwalne dla nas zawodników, że jest to więcej niż tylko trener. Był to w sumie też wspaniały człowiek, który psychologicznie zawsze wiedział co powiedzieć, wiedział jak podchodzić do każdego zawodnika inaczej. Jednego trzeba było bardziej głaskać, drugiego bardziej tam zmotywować albo kopnąć w pupę, prawda? Więc w sumie tak już odczuwaliśmy to trochę, że długo pewnie nie zostanie z nami. No właśnie, a masz takie porównanie z trenerem klasy naprawdę wysokiej, europejskiej i masz porównanie z Kostą Runiajciem i to są w ogóle zupełnie inne profile, oni zwracają zupełnie inne aspekty uwagi, czy jednak to są tacy trenerzy lubieni z tej samej gliny? No więc nie lubię za bardzo porównywać trenerów, bo po prostu każdy trener ma swoją własną wizję dotycząc gry, taktyki, te odprawy przedmeczowe, analizy. Myślę, że każdy tak trochę jest na swojej własnej fali i w sumie jak ja teraz popatrzę, ile trenerów ja już miałem w mojej karierze, no to nie mógłbym teraz dwóch wymienić, którzy by byli do siebie podobni. Gdy byłeś piłkarzem Austrii Wiedeń, pracowałeś tam ze znanymi z polskich stadionów, z Rydianem Spiridonowiczem i Nenadem Bielicą. Jak pamiętasz ich na boisku i poza nim? No ze Spiri muszę powiedzieć, że grałem parę meczy nawet w drugim zespole Austrii Wiedeń i wtedy jak ja już byłem w pierwszym zespole, no to właśnie Spiri też tam do nas doszedł i trenował z nami, ale był to naturalnie ten czas, gdzie po prostu no u nas szło wszystko rewelacyjnie, to był ten właśnie czas, co zdobyliśmy mistrzostwo w roku 2013 i naturalnie dla niego było bardzo ciężko do drużyny wskoczyć. Potem w następnym sezonie, następny sezon był powiedzmy nie najlepszy i w takiej fazie jak wchodzi nowy, młody zawodnik, no to też mu nie jest łatwo. No i w sumie nie mógł się za bardzo u nas przebić, choć widać było na treningach jego niesamowite umiejętności. No i w sumie pokazał na co go stać w Pogoni. I w sumie cieszę się, że no, że mógł na jakimś tam najwyższym poziomie w pierwszej lidze zaistnieć. A widać było trochę po nim, że jednak poza boiskiem to jest taki trochę, nie wiem, wariat, szaleniec? No to widać było, oczywiście. Spiri to jest Spiri, to wiadomo, że to nie jest chłopak, który może usiedzieć dwie godziny spokojnie na sofie w domu, tylko potrzebuje zawsze dużo, dużo ruchu wokół niego, ale jest to w porządku. Ja myślę, że każdy musi potrzebuje jakiś wentyl, żeby wypuścić swoją energię, żeby najlepiej po prostu funkcjonować na boisku. A w Riece też miałeś okazję w ogóle zmierzyć się, czy to nawet grać w zespole z kilkoma naprawdę fajnymi nazwiskami, myślę, ale kto na tobie zrobił takie szczególne wrażenie, że miałeś takie wow, ale on jest dobry? No to na pewno. Czy Gorgon był najlepszy? Bym powiedział. Nie, muszę powiedzieć, że w tym roku, co zdobyliśmy dublet 2016, jeżeli się teraz nie mylę, no to naprawdę mieliśmy taką bardzo wyróżniającą się drużynę na chorwackie możliwości. Muszę powiedzieć, że
na przykład nasza prawa strona wtedy, Ristowski Stefan, który teraz gra w Dinamo Zagrzeb, ale który miał też fajne lata w Sportingu, w Sporting Lisabonie, razem z Weżowiczem, który teraz też w Ekstraklasie w Legii gra. Była to wspaniała dwójka, która właśnie prawą stronę tam cały czas orała, ile się dało. Mieliśmy też serce drużyny na środku, Bradar i Trzymisic. Z tyłu stopery też robiły grę od tyłu. Mitrowicz, który też zrobił wielki transfer do Turcji. Drugi stoper LS, który w Hanowerze w drugiej lidze teraz gra, więc no, mieliśmy naprawdę fajną drużynkę. Aleks, a tak mówiąc szczerze, miałeś kiedyś oferty z Polski przed Pogonią, bo przeglądając internet, prasę, w momencie kiedy opuszczałeś Austrię Wiedeń, zanim trafiłeś do Rijeki, gdzieś pojawiały się informacje o zainteresowaniu Legii, to prawda, czy nigdy nie było takiego tematu? Też dużo czytałem, ale to właśnie tak szybko jakieś plotki się pojawiają w takich sytuacjach, jak się jest wolnym zawodnikiem, ale muszę powiedzieć, że nigdy nie było żadnych konkretnych rozmów na ten temat. Okej, okay, a takie ostatnie pytanie, to są jakieś podobieństwa w tych ligach, w których grałeś i na jakim tle się wyróżnia Ekstraklasa? No ja do teraz grałem w lidze austriackiej i w chorwackiej. Muszę powiedzieć, że jakbym teraz te ligi porównywał do polskiej, to na pewno tutaj jest intensywność największa. Jednak odczuwam na tych meczach, że trzeba naprawdę maksymalnie dać z siebie wszystko. Nie można żadnych rezerw sobie zostawić, bo po prostu jest to bardzo fizyczna gra. I tak jak już mówiłem, mogę tylko powtórzyć, że do teraz dla mnie ta liga na pewno jest najintensywniejsza. Naszym gościem w wtorkowej audycji Pogoń FM w Radiu Super FM był Aleksander Gorgon. Aleks, bardzo Ci dziękujemy. Życzymy powodzenia w najbliższym meczu w Białymstoku w piątek. Pamiętajcie, że kibice cały czas są z Wami. Mocno Was dopingują, mimo że tylko przed telewizorami, ale liczymy, że tym razem i Wy, i my będziemy mieli sporo więcej uśmiechu na twarzy przez cały weekend. No, miejmy nadzieję. Fajnie. Wielkie dzięki i dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękujemy. Pozdrawiamy. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Pogoń FM. W drodze do Europy. W radiu Super FM. Super FM. Rozmowa z Aleksandrem Gorgonem już za nami, a my powoli przechodzimy do podsumowania 7. odcinka audycji Pogoń FM. W drodze do Europy. Dawid, mecz z Jagiellonią Białystok. Mecz na przełamanie, mecz o nadzieję. Myślisz, że 3 punkty zdobyte w tym meczu pozwolą jeszcze Pogoni pomyśleć o tym, żeby dogonić Legię Warszawa? Nie, myślę, że już ta strata jest za duża, żeby myśleć o mistrzostwie. To jest 7 punktów, a myślę, że zespół z taką jakością jak Legia, zwłaszcza w ostatnich tygodniach tak dobrze grający, to jest już nie do zrobienia. To naprawdę prędzej Legia musiałaby naprawdę dokonać jakiejś degrengolady, niż Pogoń mogłaby jeszcze naprawdę zagrać mega dobrze i dogonić rywala. Ale myślę, że no ten mecz z Jagiellonią to jest tak zwany must win, bo Jagiellonia z bardzo słabej dyspozycji, to jest dopiero 12. drużyna w Ekstraklasy. Ostatnie 5 meczów żadnych z nich nie wygrała. Dodatkowo jest dość mocno osłabiona COVID-em. Trener Zając no, wciąż nie może być zespołem. Jest też kilku zawodników, którzy właśnie mocniej przecierpieli tego COVID-a. A zwłaszcza to też jest o tyle must win, że potem mamy 2 bardzo ważne mecze, ponieważ do Szczecina przyjeżdża Lechia, która właśnie teraz jest 4. w tabeli, traci tylko już 5 punktów do Pogoni, a potem jedziemy na Legię, czyli to są takie mecze, w których musimy kalkulować jednak, że te punkty stracimy. A z naszą obecną przewagą, bo to jest tylko 5 punktów do Lechii, no po prostu każdy inny wynik niż wygrana z Jagiellonią może nas oddalić nawet już nie od mistrzostwa, ale od podium. Czyli twoim zdaniem celem dla klubu, dla zespołu na ten moment zacząć punktować regularnie i myśleć o tym, żeby budować przewagę nad grupą pościgową, która myśli o top 3. Tak, to zdecydowanie. Tutaj powinniśmy teraz bardziej patrzeć w tył niż do przodu, zwłaszcza, że różnica między 4. Lechią jest mniejsza niż nasza do Legii, a jeszcze przecież za ich plecami są Zagłębie i Lech, które ostatnio też naprawdę wyglądają coraz lepiej. To kolejny mecz drużyn, które znajdują się w kryzysie. Tak jak powiedziałeś, Jagiellonia nie punktuje tak, jakby oczekiwano tego w Białymstoku. Pogoń przestała punktować tak, jak nam się to bardzo podobało jeszcze nie tak dawno temu, kiedy liczyliśmy te kolejne wygrane mecze. Teraz liczymy te mecze bez punktów i
naprawdę myślę, że to może być mecz, który zaważy na całej przyszłości Pogoni w tym sezonie, bo brak punktów wywoła jeszcze większą presję, a tak jak powiedziałeś, kolejne mecze wcale nie będą łatwe. Pytanie tylko, czy Jagiellonia już teraz będzie w stanie skompletować mocniejszy zespół, wrócą piłkarze po COVID-zie, wróci trener Bogdan Zając, czy wciąż będą w dołku przed meczem z Pogonią? No trzeba liczyć na to, że tak. Tak naprawdę w naszej obecnej dyspozycji musimy liczyć na to, że Jagiellonia będzie w dołku. Zwłaszcza, że to personalnie jest taki zespół, który w każdym momencie się może odbić i ten mecz wcale nie musi być taki łatwy, jak nam się wydaje, kiedy spojrzymy na tabelę, że to jest dopiero 12 siła ligi, że nie wygrali od ostatnich 5 meczów, ale oni mają takich zawodników, którzy potrafią też odmienić losy meczu. Jest chociażby Jesus Imaz, który no, w pojedynkę czasem potrafi robić naprawdę cuda, więc musimy przede wszystkim patrzeć na siebie, ale też jednak liczyć trochę na to, że ta Jagiellonia znowu nie będzie w optymalnej dyspozycji. Na kogo postawiłbyś w tym meczu w przodzie? W składzie Pogoni? W sensie Benedyczak czy Zachowicz? Tak. Myślę, że mimo wszystko chyba na Benedyczaka. To jest jednak taki zawodnik, który może nam dużo dać przede wszystkim w walce w powietrzu. I on też mi trochę przypomina tak profilem Adama Buksa. Wiadomo, że to jest takie bardzo luźne porównanie, ponieważ Benedyczak no, piłkarsko nie dorównuje Adamowi. Ale to są zawodnicy z bardzo podobnymi atutami, bardzo podobnym stylem gry. I mimo wszystko mam wrażenie, że Benedyczak może dać więcej niż Zachowicz. Kto za Kucharczyka twoim zdaniem? Ojej, trochę inne pytanie. No, Kurzawa albo Gorgon. W obronie mieszamy, czy zostawiamy parę cech Malec? Myślę, że cech Malec mimo wszystko dość okej się spisują. Wiem, że jest dużo krytyki, zwłaszcza wobec Mariusza Malca, ale myślę, że po prostu trener Luniajdź widzi, że lepiej tego ta się układa z Malcem niż z Kostasem. Zwłaszcza, że Malec daje więcej możliwości wyprowadzeniu piłki. To jest jednak taki bardziej elastyczny stoper, bardziej elegancki i bardziej pasujący do koncepcji Luniajdzia, więc jestem w stanie zrozumieć to, że stawia akurat na Malca, a nie na Kostasa, nawet pomimo słabszej formy Polaka. Okej, okay, sprawdzimy twoje przewidywania około godzinę przed meczem, jeśli chodzi o wyjściową jedenastkę Pogoni Szczecin. Wracamy do tego, o czym mówiliśmy na początku, czyli konkursu, który dla was mamy. Tutaj ogromne podziękowania dla Pogoni Szczecin, która przekazała nam wyjątkową koszulkę, bo jest to koszulka z pierwszej sesji zdjęciowej marki Capelli, w której zaprezentowano stroje meczowe na sezon 2020-2021. Jest to koszulka z trzeciego kompletu z numerem 48 i nazwiskiem Krygier na plecach. Dodatkowo koszulka ta wzbogacona została autografami piłkarzy pierwszego zespołu. No i teraz najważniejsze, jak tą koszulkę można zdobyć? Czekamy na wasze maile pod adresem biuro@pogonsportnet.pl. Powtarzam, biuro@pogonsportnet.pl. Prosimy, abyście w tym mailu podali swoje imię, nazwisko, numer telefonu i w kilku zdaniach napisali nam, dlaczego to właśnie ty zasługujesz na to, aby tę koszulkę otrzymać. Na wasze zgłoszenia czekamy do momentu rozpoczęcia meczu z Jagiellonią, czyli do piątku, do godziny 20:30, a rozstrzygnięcie naszego konkursu nastąpi przy okazji kolejnej audycji Pogoń FM w drodze do Europy, czyli w kolejny wtorek po godzinie 19:00 w radiu Super FM. Tym optymistycznym, mam nadzieję, akcentem kończymy. Wierzymy, że gdy usłyszymy się na antenie za tydzień, będziemy w zdecydowanie lepszych nastrojach. Bardzo dziękuję. Żegna się z wami Daniel Trzepacz, dziękuję. I żegna się również z wami Dawid Stelnicki. Do usłyszenia. Dziękujemy, dobranoc. Radio Super FM i Pogoń Sportnet.pl z dumą zapraszają na program Pogoń FM w drodze do Europy. W każdy wtorek po 19:00 na antenie Radia Super FM. Ciekawi goście, wspomnienia i analizy. Zapraszają Daniel Trzepacz i Sebastian Roszkowski.